Macieju, bardzo mnie zainteresowało to, że wspomniałeś, iż jesteś niezwykłym fanem programu The Voice of Poland. Niezwykłym, po prostu bardzo lubię, dlatego że mam jakby od dziecka pochodzę z takiej rodziny o tradycjach muzycznych. Każdy u nas grał na jakimś instrumencie. Mam ciocię, która jest śpiewaczką, była śpiewaczką operową do niedawna w Regensburgu, skończyła w Sofii studia. Bułgarii, śpiewała w wielu operach na świecie i druga uczy w szkole muzycznej, czy uczyła, no bo już to są osoby, które są na emeryturze. Więc każdy z nas musiał, chcąc nie chcąc, na jakimś instrumencie grać i zahaczyć się o tą szkołę muzyczną, przynajmniej w tym podstawowym stopniu, pierwszym. Ja skończyłem 2 stopnie, ale dalej muzykuję i mam kontakt ze skrzypcami, z gitarą, z różnymi instrumentami, więc dla mnie to jest chleb powszedni i siłą rzeczy takie The Voice na przykład bardzo mi odpowiada, bo jest tam przede wszystkim jakaś kultura i rzeczywiście chodzi tam o śpiewanie. A wyobrażasz sobie teraz The Voice bez Basi Kurdy i Szatan? Bo to wzbudziło wiele kontrowersji, że została odsunięta. Nie wiem, to znaczy ja myślę, że trudno mi się wypowiedzieć na ten temat. No, jeżeli to nie była jej decyzja, tylko decyzja stacji, no to przykro dla niej. No ale dla mnie najważniejsi są jednak uczestnicy i jury. Nie? Natomiast Basia, Maciek, Tomek, Kamel robią znakomitą oprawę tego wszystkiego, więc jakby szkoda, no ale nie wiem, co mam powiedzieć. Chociaż wiesz co, jak ty jesteś na przykład taki muzykalny i generalnie tutaj zdobędziesz szlify w ocenie uczestników, to być może kiedyś tobie również zaproponują fotel jurora. Chciałbyś? Proponowali. O proszę, i nie chciałeś? Są bardziej kompetentni ludzie, moim zdaniem. To znaczy, nie chcę tego teraz robić, nie wiem, może kiedyś się odważę. Zapytany często przy okazji jakichś festiwali teatralnych, czy mógłbym właśnie być jurorem, na przykład właśnie w takich aktorskich sprawach, też odmawiam, bo raz, że nie mam na to czasu, a dwa, no, czyli czasu na przygotowanie, bo to też trzeba coś sobie tam ułożyć w głowie i tak dalej, ale wydaje mi się, że to nie ten czas jest jeszcze na takie programy. Znaczy chcę robić to, co mnie kręci, a nie po prostu coś, co jest dla mnie no, zarezerwowane dla kogoś innego jeszcze na razie.